Żaryn. Kreml próbuje deprecjonować struktury państwa. Stanisław Żaryn. Walka informacyjna przeciwko Polsce służy do podważania autorytetu armii. Działania realizowane w ramach walki informacyjnej przeciwko Polsce służą do podważania autorytetu armii, są próbą ośmieszania Wojska Polskiego, podkreślił w piątek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jednym z niebezpiecznych wątków wykorzystywanych w ostatnich miesiącach w propagandzie Rosji i Białorusi są narracje próbujące deprecjonować struktury państwa odpowiedzialne za bezpieczeństwo RP. W sposób szczególny na celowniku Kremla, od lat, znajdują się siły zbrojne RP, napisał w piątek na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Działania realizowane w ramach walki informacyjnej przeciwko Polsce służą do podważania autorytetu armii, są próbą ośmieszania Wojska Polskiego, deprecjonowania WP w oczach sojuszników oraz osłabiania autorytetu armii w Polsce, dodał. To działania mające wpływ na bezpieczeństwo Polski, podkreślił. 26 osób próbowało nielegalnie przekroczyć w piątek. Straż Graniczna poinformowała, że ostatniej doby granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 26 osób. Zaznaczyła, że w tym miesiącu było już 1,5 tysięcy takich prób. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tysięcy. Prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W listopadzie odnotowano 8,9 tysięcy. Prób nielegalnego przekroczenia granicy, w październiku 17,5 tysięcy. Wrześniu 7,7 tysięcy. Sierpniu 3,5 tysięcy. W związku z presją migracyjną na granicę Polski ze strony Białorusi od 2 września do 30 listopada w 183 miejscowościach obowiązywał stan wyjątkowy wprowadzony na wniosek Rady Ministrów rozporządzeniem prezydenta Andrzeja Dudy. Od 1 grudnia do 1 marca 2022 rok. Na tym samym terenie obowiązuje zakaz przebywania osób tam niezamieszkujących wprowadzony rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego na podstawie znowelizowanej ustawy o ochronie granicy państwowej.